Bo na razie to was nawet nie wkaże. O, idzie Piotrek. Chodź, Piotrku. Witam cię, Piotrek. Panowie... Wiem, że mnie uderzysz. Wiem, że mnie chcesz bić. Mówiłeś to na backstage'u. Uderz mnie. Uderz mnie. A ty masz skurcze od HGH, czy co? Nie wiem. Ostatnio nawet widziałem... Taką kurczę na ciebie, że ci naprawdę zaraz wykupię. Ty wiesz, na co się zgodziłeś? Wiem. Na co Sam się to wymyśliłem, bo inaczej by tej walki nie było. No właśnie, bo jesteś gnojarzem jebanym, osrany k***a jesteś. No właśnie, a jak przy tym jesteśmy, to może powiedzmy o formule walki. Formula walki wygląda tak, że walczycie w boksie. Jednak Piotrek... Jak się podobam w ma lewą rękę zawiązaną. Nienawidzę miłości. Bo ty miał ją przywiązaną tutaj do pasa. Dokładnie, lewa ręka będzie zawiązana przy pasie tutaj i Piotrek będzie bił się tylko jedną ręką, a Nathan będzie miał dwie ręce dostępne i będzie to boks, małe rękawice. Przecież cię zabije, k***a. Piotrek Szeliga jest pompowany przez federację jako osoba, która walczy z zawodowcami i bardzo kiepsko by to wyglądało, że Nathan, Bóg estetyki MARCOŚ, zweryfikował Szeligę full MMA, no limit, klatka. No to róbmy to k***a. Chcę! No to zróbmy to, k***a. Ja nie mam z tym problemu. No i k***a, wtedy kończysz karierę? No ale... Jak się roz... Dawaj, ej, zróbmy układ. No jak to, patrzysz się na... Mam tu Rolexa. Dobra, przestań pierdolę. Mam tu Rolexa Dayjust. Ej, w pizdy mam swojego... Just Rolex, oczywiście. 70 koła za niego dla mnie. Jeżeli... No nie, nie. W wywiadzie o MMA bądź na bieżąco powiedział, że wartość koła to 150 000. No nie, no nie. Przede wszystkim to jest jakiś kobiecy rozmiar, k***a. To mi k***a nawet wygląda na zegarek, który ma k***a 31 mm. Czy realnie ten zegarek, nie wiem, k***a, z 30 parę tysięcy. Na wideo tak wygląda, pewnie na mały, 3,6 to będzie. K***a. Stary, on jest k***a turbo mały, to jest 3,1 jak chuj, nie? Ja. Jeżeli Piterku... Są takim... No i co k***a? Pierwsza runda, jeżeli nie pokonasz, dostajesz zegareczek. Nie chcę nic twojego. Ale przyda ci się. Ale nie chcę, ja mam... Ty teraz masz dużo wydatków, więc... No i co z tego? Widzowie, robimy teraz ankietę, gdzie będzie wybór. Widzowie, wy będziecie głosować, czy MMA, klatka rzymska, no limit, czy boks, 3 rundy, małe rękawice i Szeli ma przywiązaną rękę, Nathan ma dwie ręce. A, no tak. Myślałem, że w klatce rzymskiej też mam mieć rękę przywiązaną. Ja uważam, że jedna ręka to jest o wiele lepsza formuła. No na pewno to będzie szotowane przez cały świat. No, ale co przez cały świat będzie szotowane? Że ty będziesz z jedną ręką się zdąbił? No na przykład, kurwa. Chłopie, ale ja cię z***ę w tej klatce. Szotowana będzie twoja śmierć na live leaku, kurwa, bo normalnie na YouTubie tego nie puszczą, nie? Szotowana będzie twoja sraka, kurwa. Dostaniesz p***dę w ryj w końcu. Ja cię zakotuję przecież. Dobrze, okej. Możemy przed, jak skończymy. No to kurwa, sparring. No to chodź już. No spokojnie. Chodź już. No chodź sparring. Zakotuję przecież. Dobrze, okej. Kurwa, hopy, spokojnie. Chodź już. No chodź sparring. Kurwa, zacznijmy od tego. Spokojnie, no to chodź. Sparring krótki. No chodź. W gaming roomie sobie zrób sparring. Wszedłem ci do głowy. Patrz jak się części. Małymi... Każdy mówi, że się trzęsę, k***a. No bo się trzęsiesz, k***a. Jesteś obsrany, puść mnie. Gdzie heteromężczyźni noszą zegarek? Na lewej czy na prawej ręce? Na lewej. To założę na prawą, to się Szelizy spodoba. Może bardziej go zachęcę do zakładu. Jakiś idiota. Ojej. Ach, chłopaki, k***a. No mój idiota od razu. Czemu się wyzywamy? Bo k***a kłamiesz, człowieku, ty pierdolisz takie głupoty, że... A co ma k***a orientacja seksualna do tego, gdzie się k***a zegarek nosi, lol? Zegarek się powinno nosić na ręce niedominującej po prostu. Nie przyjęło się, że się nosi na lewej ręce, bo prawa jest ręką dominującą, tak? Też w sumie, nawet jak ktoś jest leworęczny, to zazwyczaj na lewej ręce nosi, bo dziwnie wygląda na prawej. Ja noszę na prawej, bo leworęczny jestem. No tak, no o tym mówię, nie? No się wyzywamy, k***a, urodziny. K***a na urodziny, k***a. Ale dlaczego tak k***a niemiło się do mnie odzywasz? No bo k***a ci na urodziny, człowiek. Ale k***a ci zrobiłem takiego, że się tak do mnie odzywasz. Dużo zrobiłeś, k***a, złego. Dużo zrobiłem. Chłopie, ty mylisz mnie z kimś. Zawsze byłem za tobą. Co zrobiłem takiego niby? My się lubimy tak naprawdę. K***a, widzę to po niej, że nie lubi. Mocny statement. Piotrek, lubisz Nathana? Tak szczerze, lubisz Nathana? Co ty pierdolisz? Wielbiam, on mi pisze DM pod chwilę. Pisze mi, że Nathan uwielbiam cię. Mówi, Nathan, dobrą zadymę zrobić z Denisami. Też bym tak zrobił, jakbym ich spotkał. No chciał, żebym go pomścił. Ale to jest manipulacja. Ale nie było takiej sytuacji. Jesteś głupi człowiek. Prawa pięść powoduje stały uszczerbek na zdrowiu. Dobrze. Lewa pięść tylko fizyczny. No. Dwie pięści. A widzisz tą pięść? Czyli będziesz uderzał lewa pięść połączona z prawą pięścią równa się monar. A jeżeli już mowa o monarze, to co? To zacznijmy może od tematu Aroja Arka Tańculi. Miało, śmieje się, wygaduje na backstage'ach, że no każdy wie, jak ty teraz zachowujesz też, to są skutki uboczne tych różnych rzeczy, ale jak się zachowywałeś, co robiłeś, co mówiłeś, tamto oczywiście z tym, że do mnie dzwoniłeś, to był żart, żeby nie było. Teraz mówię akurat real talk, więc możecie nawet zadzwonić do Arka Tańculi, jak się wypowie na ten temat. Chwalił się, jak Szelina konfy przynosił 10 gramów mefedronu i częstował ludzi. Uważasz, że to jest w porządku? Ale co jest w porządku? No, ale wie, to, tak jakby no nie ma na to dowodów, nie? Możemy zadzwonić do Arka. Ja mówię to, co mówił Aroj, więc niech Arek się wypowie na ten temat, bo uważam, że Tańcula, czyli naczelny talerzyk pomawiacz, myślę, że dużo może mieć z tym wspólnego. Tak, no jestem w transie, jestem. No jesteś w transie. A ty nawet w kilku transach byłeś. No byłem, k***wa. No. Nieważne, mamy teraz na telefonie, na linii Arka Tańculę. Arku, jest Aroj. Halo, halo. Dzień dobry, Szymanku, cześć, co tam? Cześć, Arku, słuchaj, Nathan ma pewien temat do ciebie, bo wspomniał, że ty kiedyś coś... Nie tak dawno. No to opowiedz, Nathan, jak to rzekomo wyglądało i jak ty byś się odniósł do tej sytuacji. Bo to jest sytuacja oskarżająca dosyć mocno Piotrka. Piotrek powie. To mów, k***wa. Nie, no to jest na sytuację, więc jakbyś mógł ją przedstawić Arkowi. Dobrze, nie ma problemu. Ja uważam, że to jest bzdura, k***wa. Dlaczego? Bo to jest nieprawda, ale jakby są osoby, które były przy nas, kiedy to mówiłeś, bo potem poszliście sobie do pokoju kosztować pewne substancje. Dlaczego jakby pomówiłeś swojego najlepszego przyjaciela, Piotrka, prokuratora Szeligę, o to, że przynosił na konferencji 10 gram mefedronu? I ja to już zapomniałem o tym temacie, ale ktoś mi to przypomniał, jak o tym rozmawialiście. I częstował wszystkich. Mój drogi, jeżeli ty masz zamiar nas skłócić, to takich, co próbowali nas skłócić, było już wielu i nie udało. Odpowiedz na pytanie, Arku. Mój drogi, po drugie z tobą rozmawiałem może 2 razy w życiu i zdążyłeś już się wystrzęglić na kolegę. Chłopie. I to nie były zbyt długie rozmowy, to była czysta kurtuazja z mojej strony zawsze. Arku, czy konkretnie była taka sytuacja, czy nie było? Nie było takiej sytuacji. Okay. Dziękuję, Arek. Dziękuję ci bardzo, Arek. Proszę bardzo. Dziękuję, Arek. Jeszcze panowie? Nie, no to chyba tyle, chyba że to masz... Piotr przecież wiesz, że on i tak nie wyjdzie do tej walki, to jest cały ja wiem, dlatego chcę, żeby to było projektowane. To nie jest bez sensu. Swój zawsze za swoim, bardzo dobrze. Na szczęście Instagram zachował się... Wszystkiego co dobre, trzymajcie się. Wiesz, to jest najlepsze? Wszystkiego dobrego, że właśnie tacy głupi ludzie mylą to, że ja obrażam wszystkich z tym, że ja obrażając, mówię im prawdę prosto w twarz. A ty masz jakieś dowody na to, że Arek ci tak powiedział? Są na to dowody, że bardzo dużo świadków. Wiesz, co jest najgorsze? Że ci świadkowie są skończeni ci k***a, którzy siedzieli w pokoju z Arkiem wtedy w hotelu. I Arek tak się podobno k***a porobił, że nie wiedział nad gdzie jest. A to było dzień przed moim cage'em, co byłem wtedy z... nie pamiętam z kim, czy z face to face'em, co z Białegostoku wracaliśmy. Powiedz, wedle twojego uznania ktoś nie może się zmienić, inną ścieżką życia? Może, tylko że Arek się nie zmienił. To jest taki sam case jak Tyburski. A ja na przykład czuję, że się zmieniłem. Szacun dla ciebie, fajnie. Ja teraz mówię o kimś innym. Na przykład to jest case Tyburskiego, który sobie mówi, że nie pije, a jak przegra walkę, to mówi, a wtedy piłem. No to jest ten sam case po prostu. A tak samo Tyburski, 2 godziny przed publikacją naszej walki. Nathan nie będzie walczył na Fejmie 20, bo włodarze go nie chcą. Prosili mnie od kilku dni, żebym przyjął tą walkę, bo ja miałem tam jakieś swoje inne sprawy do załatwienia, dlatego też i niedogadania, dlatego tej walki nie przyjąłem. No właśnie tak wygląda ten wasz case, że ja bym się skupił jednak... to jest case uzależnionego właśnie. Okej, ale jednak skupiłbym się tutaj typowo, że ty, Nathan, skupiasz się na Piotrku. Dobrze, tylko mówię, że to mnie skupię się na nim, że właśnie tacy kurwa źli ludzie z Wyrole starają się grać tych najlepszych. Czemu ty cały czas korzystasz z telefonu? Nie, jestem uzależniony od telefonu. Lepiej telefon niż 10 gram mefedronu. To ja mam w p***dzie i mefedron i telefon. Ale dla ciebie odłożę telefon, dobra? Dobra, kończymy. To by ci było raźniej. Kończymy rzeczy, bo z tego, co mówił Piotrek, to ty na backstage'u chodzisz z ochroną, nie rzucasz się w żaden sposób. No tak i... Zachowujesz jak normalny gość, po prostu. Okej, a chodzą kamery, po prostu to jest odpierdala mu. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurczynem. Ale ty się z tym pogodzić. Dobra, a Nathan, powiedz mi, bo ty jesteś mega kontrowersyjny. Powiedziałeś, że jesteś aktorem, że ty mało szkodzisz i tak dalej, ale no jednak wielu ludzi ma do ciebie jakieś takie pretensje, złą krew i tak dalej. No. I czy ty nie uważasz, że ty z twoim zachowaniem trochę się pchasz w gips? Chłopie, ja się pcham w gips? Się zabijam, k***a, prawą ręką. Dole. Bo się ciebie boję. Ale będziesz strasznie się ciebie boję. Ojejku, wiesz co? Przeglądam sobie coś tylko. Jedno luźne pytanko. Tylko ty się nie oburzaj, bo to jest zwykłe pytanie. Zapanuj nad emocjami i odpowiedz na to pytanie normalnie, jak mężczyzna. Weź na twoje pytanie, ja odpowiadam na jego pytania, no i tyle. To ci na ucho temu zadasz pytanie? Nie, no normalnie zadawaj, no to jest face to face, możecie sobie zadawać pytania. No, dlaczego k***a przynajmniej nie mogłeś sobie tego gaming rooma zrobić w innym pokoju niż swojego trenera? Co ty dolisz, śmieć. Ale czemu śmieciu? Bo jesteś śmieciem i p***olisz głupoty, kurwa. Przecież to jest fakt. Jaki fakt? Że co, kurwa? No, zrobiłeś w pokoju trenera gamingu. W jakim pokoju trenera, debilu jebany? Trenera. Nie, to nie był pokój trenera i dom też nie był trenera, tylko dom jest k***a Ani, ty śmieciu jebany. A tam, co, tam nie było trenera? To, że on tam mieszkał wcześniej, to nic nie znaczy. I zrobiłeś w jego pokoju to nie był jego pokój, to był jakiś schowek na coś. Jak schowek, to jest zajebiście profesjonalny gaming room. Bo sam go zrobiłem, debilu jebany, i co? Walczymy o Anię z Zielonego Wzgórza. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Śmieciu jebany. Jak rycerze. Jesteś rozjebany już, kurwa, zobacz. Walczymy o Anię z Zielonego Wzgórza, dawaj. Kto wygra, ten poślubi Anię. Weź mi to zapnij, kurwa. Ej, coś ci się odpierdoliło w główce. Czemu to jest plastikowe? Ale, kurwa, patrz, tu masz na przykład wodę, nie? Kurwa, dobra. Ej, to już jest tyle. To już jest tyle. Ty właśnie! Puśćmy. Puśćmy. Dawaj, też mam jedną rękę. Zaraz cię złapię. No spokojnie. Co kończymy? Chodź! Patrzmy, jak ci k***a ślina z mordy leci, k***a, bo nie masz... Żartuję, nie napluję przecież. Te emocje, moi drodzy, będą dalej eskalować na pewno na konferencji. Jeśli chodzi o dzisiejszy program, on musi zostać zakończony, bo tutaj są za duże emocje. Iron Tyson. Bo zabijają zaraz. I znowu moi drodzy, więcej emocji będzie do zobaczenia w klatce, jak i na konferencji. Ale ci zapierdolę. Myślę, że było fajnie, ludziom się na pewno podobało. O to chodziło, k***a. Szeli to jest Szeli, chuj.